Dzień dobry, nazywam się Aneta Palińska i będę prowadziła dzisiejsze spotkanie. Pani Magdalena Rafalska, Wydział Rozwoju Miasta. Pani Magdalena Orlik, zastępca pani Magdaleny. Pani Maria Ludzka z Wydziału Środowiska. Te pani będą odpowiadały na państwa pytania. Ale wcześniej proponuję, zanim będą pytania, zanim wywiąże się dyskusja, zobaczymy krótką prezentację. Stąd właśnie jest tak ciemno. Zgasiliśmy specjalnie światło, żebyście państwo lepiej mogli widzieć to, co na ekranie. Temat dzisiejszego spotkania, spotkanie informacyjne dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu tzw. Kurki Jasia. Dzisiejsze spotkanie jest efektem konsultacji społecznych, które odbyły się w ubiegłym roku na prośbę. Na prośbę Rady Osiedla spotkanie odbywa się tutaj właśnie, gdzie państwu było bliżej, gdzie wygodniej, a nie w ratuszu. Jeżeli możemy, to rozpoczynamy. Dziękuję bardzo, witam państwa bardzo serdecznie. Na początek chciałabym przeprosić w imieniu pani prezydent, pani Zaborowskiej, bo ruch za jej nieobecność trwa w tej chwili nadzwyczajna sesja Rady Miasta, zwołana już po ogłoszeniu tego spotkania. Jak tylko będzie taka możliwość, pani prezydent do nas dołączy. Jak już sesja będzie na takim etapie, że będzie mogła opuścić, to bardzo, bardzo chcę do państwa przyjechać i do nas dołączyć. Jeżeli można usiąść, to usiądę i przedstawię państwu prezentację pokazującą koncepcję, która została wykonana na zlecenie Urzędu Miasta, pokazująca sposób czy pomysł na zagospodarowanie Kurki Jasia. Można go zgasić światło? Będzie może lepiej. Chyba, że państwo widzicie, tak? Widać wszystko? Dobrze. Szanowni państwo, teren, o którym rozmawiamy, na slajdzie pokazany jest niebieską linią. Jest to teren rekreacyjny, teren zielony na państwa osiedlu, w rejonie, w którym mieszkacie. Teren ten zgodnie ze studium jest przeznaczony pod ziemię urządzoną. Ze względu na to, że mamy sporo nasadzeń kompensacyjnych, sporo zieleni w naszym mieście w najbliższym czasie będzie znowu sadzonej. Jednym z terenów, na którym byśmy chcieli to robić, jest ten obszar, a po to, żeby to zrobić, trzeba przyjąć jakąś koncepcję zagospodarowania. Doskonale państwo ten teren znacie, wiecie, jak on wygląda w tej chwili. Jest to zieleń bardziej nieurządzona niż urządzona, oczywiście urokliwa, z charakterem, z niewielkim oczkiem wodnym. Te wszystkie walory oczywiście będziemy chcieli w zagospodarowaniu przyszłym zachować. Jeszcze kilka zdjęć z obszaru wejścia na ten teren. Te wejścia, które stanowią w tej chwili główne kierunki ruchu pieszego, zostaną w koncepcji oczywiście w projekcie utrzymane. Propozycja zagospodarowania, która została wykonana na zlecenie, tak jak już mówiłam, Urzędu Miasta, obejmuje cały obszar terenu rekreacyjnego od ulicy Poprzecznej do zabudowy szeregowej, terenu inwestycyjnego i istniejącej zabudowy na południowym wschodzie. Z elementów, które proponujemy do zagospodarowania tego parku, jest to plac zabaw organizowany w tym miejscu, skate park z niewielką widownią, na której będzie można oglądać wyczyny sportowe ludzi, którzy będą z skate parku korzystać. Siłownie na świeżym powietrzu, to są ostatnie zagospodarowania bardzo modne, bardzo pożądane przez w zasadzie wszystkich, którzy lubią spędzać czas na wolnym powietrzu. Miejsce do wypoczynku nad wodą, takie, gdzie można będzie usiąść na kocu, odpocząć, lekko pieszczyste. Naturalna altana wychodząca na istniejące oczko wodne. Ta altana jest, w tej chwili już istnieje, to jest takie miejsce, które zostało wytworzone przez roślinę, która tutaj urosła. Za chwilę państwu pokażę to na zdjęciach. I największy element całego zagospodarowania to tor saneczkowy. Oczywiście utrzymujemy wejścia na teren zielony z istniejące w tej chwili, takie, do których wszyscy państwo się przyzwyczailiście. Teren oczywiście będzie oświetlony, wyposażony w małą architekturę, ławki, śmietniki, pewnie jakieś stojaki rowerowe. Plac zabaw dla młodszych dzieci zorganizowany w formie terenu do aktywnego wypoczynku, wspinania się, zabaw sportowych, tego typu atrakcji dzieciaki najbardziej lubią i w taką stronę chcielibyśmy pójść. Skatepark, czy to w formie takiej łączącej zieleń z elementami, czy w
formie niemieckiej. To jest coś, o co chcielibyśmy Państwa zapytać. Czy macie Państwo jakieś pomysły, preferencje? Chcielibyśmy wprowadzić nową architekturę w charakterze takim bardzo designerskim, indywidualnym, może coś zaprojektowanego szczególnie do wykorzystania na Państwa terenie. Siłownia na powietrzu z elementów znanych bądź nowych to są rzeczy, które się ostatnio pojawiają na rynku, troszeczkę inne niż te, które do tej pory mamy w Olsztynie. Elementy ławek, stolików do bezpośredniego wypoczynku nad wodą. No i to jest właśnie to miejsce, o którym mówiłam, to miejsce na naturalną altankę. Ta zieleń, która w tej chwili tam rośnie, tworzy takie fajne, bardzo urokliwe miejsce. Może w tej chwili nie do końca miło zagospodarowane, jak widać na zdjęciu, no ale jest. I tutaj być może z nawierzchni drewnianej, być może z jakiejś innej, chcielibyśmy stworzyć taką altankę. Wychodząc naprzeciw Państwa pytaniom, na pewno oczekiwaniom, chcę jeszcze powiedzieć o tym, że na działce, która została sprzedana inwestorowi prywatnemu, powstanie zabudowa usługowa, mniej więcej w parametrach, które Państwo widzicie na tym prostym modelu. Prace projektowe, które w tej chwili trwają, o których wiem, są prowadzone w taki sposób, żeby w ogóle nie ingerować ani w istniejącą skarpę, ani w istniejące oczko wodne, czyli budynek będzie trochę nadwieszony, a w zasadzie nie będzie w żaden sposób ingerował w to, co jest w tej chwili. Jeżeli chodzi o harmonogram prac, przewidujemy wykonanie dokumentacji projektowej na ten etap po zebraniu Państwa opinii, czy wprowadzeniu zmian, które Państwo będziecie chcieli inne, na przykład inne sposoby zagospodarowania w czerwcu tego roku. Wrzesień, październik to jest czas na nasadzenie kompensacyjne. Oświetlenie ścieżek proponujemy, żeby to było jedno z zadań Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok. Tyle z mojej strony, dziękuję bardzo. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Na ten rok czy na przyszły? Na ten, przepraszam. Na ten, ja jeszcze ciągle jestem 14. Oczywiście na najbliższy budżet obywatelski. Możemy zapalić światło. Proszę Państwa, jeżeli macie pytania dotyczące prezentacji z tematu dzisiejszego spotkania, to proponuję rozpocząć dyskusję. Może po kolei, tutaj Pan pierwszy się zgłosił, dobrze? Wszystkie pytania możemy zadać. Dzień dobry, bardzo dziękuję. Jak dobrze zrozumiałem z tej prezentacji, inwestor nie ma zamiaru w ogóle ingerować w to oczko wody i skarpę. Możemy zobaczyć, że jest tą wizualizację z tym... Ten biały element pod budynkiem, ten rozumiem taki słup podporowy pod platformą. Słucham? Okej. Sorry. Właśnie Pani miał wyjaśnić, że to jest słup i jak Pan inwestor powinien to wystawał. Szanowni Państwo, tutaj jest z nami Pani Anna Cejnowa, która jest przedstawicielką pracowni projektowej, która pracuje nad tym terenem. Myślę, że udzieli Państwu wyczerpujące odpowiedzi na to pytanie. Szanowni Państwo, dostaliśmy zlecenie, właściwie nie zlecenie, na razie pracujemy nad koncepcją, żeby jak najlepiej wykorzystać ten teren. Sytuacja jest taka, że główka Jasia to jest teren nasypowy i generalnie wszystkie prace będą się odbywały na parach. Wobec tego będzie budynek wykonany na parach. Szukamy takiego sposobu prowadzenia inwestycji, żeby jak najmniej ingerować w teren i będzie rzeczywiście budynek nadwieszony, czyli będzie częściowo stał na gruncie stałym, gdzie będą wszystkie elementy wykonane na parach, a reszta będzie nadwieszona. I część będzie rzeczywiście w skarpę będą wchodziły słupy, ale niewiele tych słupów będzie. Także staramy się na pewno zachować całą zieleń i cały kształt skarpy. Nie będziemy nasypywać tam terenu. Czy dostało, czy nie dostało, to absolutnie. A do czego ma to służyć?
Na razie jestem zobowiązana, niestety. To będzie budynek usługowy, jeszcze nie wiemy dokładnie jaki. Od strony Jagiellońskiej. Tak, od strony Jagiellońskiej. Ale tam przecież to wszystko jakby się zmieniało. Nie no, budynek będzie tak podobnie, tak jak tutaj Państwo widzicie, będzie nadwieszona część budynku nad skarpą. No to znaczy, że wszystkie krzewy, wszystkie to rozstaje, to niestety nie wiadomo, że są tam istnieje. Na górze skarpy nie. Ale tam na razie póki co to jest ale... trawnik. Tam gdzie wysypano śnieg, tak, tak. Ja przepraszam na to pytanie. Znaczy, Państwo już o tym zdecydowali, czy mamy prawo powiedzieć na przykład, ponoć to na przykład zdecydowanie nie budowa. Znaczy, to powiedzieć nie wszystkim tutaj Państwa, ale z jednej strony jest teren rekreacyjny, a z drugiej strony plecy jakieś biedronki albo liby, albo nie wiadomo czego. I samochody też, które będą temu towarzyszyły. Ja myślę, że dołożymy wszelkich starań, żeby ten obiekt był po prostu elegancki, ładny i nowoczesny. Uważam, że żaden obiekt... Proszę Państwa, jeżeli mogę zaproponować, to przyjmijmy taki porządek, że pytanie, odpowiedź, dobrze? Dobrze, mogę się zapytać, bo ja nie zrozumiem. Pan się zajmuje koncepcją tego celu rekreacyjnego. W tej chwili nie, dlatego że bez tego nie ma podpisanej umowy z żadną firmą. A czy nie uważa się Pani, że na przykład ten teren mógł korzystać na przykład żeby były miejsca właśnie dla rowerów, żeby tam zrobić może, nie wiem, jakąś kawiarnię, skoro jest teren rekreacyjny, może coś pomóc. Proszę Państwa, teren należy do prywatnego właściciela. To, co jest terenem gminnym, jest pokazane na mapie tą niebieską linią. Teren został sprzedany jako teren inwestycyjny, ponieważ takie zapisy są w studium warunkowym kierunków rozwoju. Tak, że ten teren z racji tego, że jest położony na skrzyżowaniu dwóch ulic, czyli posiada i komunikację, i wszelkie media, które są potrzebne do realizacji zabudowy, został wskazany na teren pod zabudowę. Znaczna część, przeważająca część, to jest jakieś 85% tego terenu, 80%, zostaje przeznaczone zgodnie ze studium pod teren rekreacyjny na potrzeby okolicznych mieszkańców. Oczywiście to, że chcemy budowę zagęszczać w mieście, to wynika z bardzo wielu warunkowań. Przede wszystkim z takiego, że jeżeli my nie będziemy pozwalali inwestorom inwestować na terenie miasta, to i natychmiast będą inwestowali w gminach ościennych tuż za granicami, płacąc tam podatki, a na przykład wykorzystując nasze drogi, wykorzystując nasze wodociągi. Tak? Więc to jest jakby absolutnie z punktu widzenia miasta, a co za tym idzie wszystkich mieszkańców, rzecz zupełnie nieopłacalna. Tak? Szukając terenów inwestycyjnych w mieście, sprzedając je na przetargach, uzyskujemy pieniądze, które można przeznaczać potem między innymi na budżet obywatelski, na zagospodarowanie tych terenów. Także cała ta reszta, te 80% powierzchni jest do zagospodarowania rekreacyjnego pod Państwa potrzeby. Jeżeli Państwo powiecie, że tam ma być skatepark, będziemy projektować skatepark. Jeżeli wolicie mieć jeden duży plac zabaw dla dzieci, pójdziemy w stronę placu zabaw dla dzieci. Ta koncepcja jest nam potrzebna dlatego, że tak jak powiedziałam na wstępie, na jesieni rozpoczniemy znowu nasadzenia kompensacyjne i żeby nasadzać, no to musimy wiedzieć gdzie, tak? Żeby nie za chwilę nie przesadzać tych drzew, bo będą wchodziły w ścieżkę, czy będą na przykład ingerowały w teren, który ma być placem zabaw, torem, saneczkowym czy czymkolwiek innym. Myślę, że sprawa się trochę wyjaśni, gdy pan uściśnił miejsce tego budynku, to on, domyślam się, będzie przylegał do tej linii niebieskiej od strony Jagiellońskiej, ale nie wchodził na teren ograniczony tymi niebieskimi liniami. Tak, całe zagospodarowanie budynku łącznie z komunikacją, parkingami i wszystkimi innymi niezbędnymi mediami będzie się zamykało w tej okolicy. A ten teren to jest teren, o którym rozmawiamy, o sposobie jego zagospodarowania pod Państwa potrzeby. A ta zabudowa usłużona na jakiej wysokości ma być? Ta zabudowa będzie jednokondygnacyjna, wysokość decyzji o warunkach zabudowy to jest chyba tam 7,70, jak pamiętam z głowy. Przepanią, a ten teren był zagospodarowany w 80 roku jako rekreacyjny i
boisko i jezioro zostało przesunięte, te bajony zostały przesunięte, wpompowane tam zostało 1 000 000 zł w tamtym czasie. I co teraz jeszcze planuje, co tam dalej zrobić z tą skarpą? Tam są zejścia zarośnięte drzewami. I co teraz planujecie tam zrobić jeszcze dalej? To, co planujemy, to staramy się Państwu przed chwilą pokazać. Tak? Chcemy zagospodarować ten teren pod potrzeby dzieci, ludzi starszych, ludzi w średnim wieku, terenem zjazdowym, tak, placem zabaw. Zachowując istniejącą zieleń. Oczywiście robiąc jej sanitarną wycinkę, robiąc uporządkowanie, bo tak, na przykład przykład parku centralnego, cała masa zieleni została stamtąd po prostu usunięta z wolnych autobusów, że to były rzeczy, które nie nadawały się do dalszego wykorzystania. I pewnie tutaj będzie tak samo, tak? Ale zieleń, która jest zdrowa, która jest wartościowa, zostanie pozostawiona bez naruszenia. Ja mam takie pytanie, bo wydaje mi się, że ten budynek usługowy szkarnowy będzie jakby dominujący na tym terenie, więc w tym momencie skarpa nie może zdradzić, co to będzie, jak będzie wyglądało, to w tym momencie wydaje mi się, że spotkanie może jest... To jest moje zdanie, oczywiście pan może być inny. Czy nie jest to spotkanie jakby za wcześnie zrobione, bo my nie wiemy, do czego mamy odnosić tutaj jakby ten widok tego projektu. Proszę Państwa, spotkanie zostało zorganizowane na prośbę Pani Przewodniczącej, w tym miejscu tutaj, żebyście Państwo nie musieli jechać do centrum miasta, po to, żeby porozmawiać z Państwem nad sposobem zagospodarowania terenu rekreacyjnego. Czyli tego terenu, który pozostał terenem gminnym i który chcemy zagospodarowywać, tak żeby Państwu się tutaj przyjemnie mieszkało. Teren prywatny, który będzie zabudowany budynkiem usługowym o wysokości 1 kondygnacji, który stoi w otoczeniu 5 kondygnacyjnych budynków mieszkalnych, z jednej strony, z drugiej strony, dominował na pewno nie będzie. Strony są cztery. Tutaj Pani ma pytanie, proszę. Pani dziecka linia tak przechodzi, prawda? Tu. I w tej niebieskiej linii tam spadła krzak. Tam pełno ptactwa, tam pełno zwierzyny. I to wszystko będzie zniszczone. A to rosło przez 30 lat. I to wszystko razem będzie zniszczone. Czy zniszczone będzie, to nie wiemy, tak? Ale potem, proszę Panią, będzie postawiony z tej strony. Pani przed chwilą mówiła projektant, że nie będzie naruszonej skarby. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, tego rodzaju miejsca są objęte bardzo ścisłą kontrolą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która wydała warunki, jak ma wyglądać zagospodarowanie tego terenu, która była jednym z organów uzgadniających również decyzję o warunkach zabudowy. Na razie to są obietnice tylko. Mam tutaj właśnie mija 4 lata od tego czasu, kiedy Urząd Miasta w Olsztynie zafundował nam wielkie atrakcje, mianowicie nową epokę lodowca. To ci Państwo, którzy tu mieszkają, czy Poprzecznej, czy Jagiellońskiej, to jest tutaj o Gazeta Olsztyńska, o tym dokładnie. Proszę Państwa, Chwileczkę. Ja chciałam tylko prosić, żebyśmy się trzymali tematu dzisiejszego. To jest właśnie ten temat. Dzień dobry, Bartosz Kamiński, Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Miasta. Ja między innymi w odpowiedzi na to, co Pan poruszył, jak również skąd w ogóle wziął się pomysł tego spotkania? Po co my w ogóle chcemy Państwu pokazywać, że coś chcemy na tej Górce Jasia robić? Ponieważ Rady Osiedla na przestrzeni wielu lat, od kilku kadencji, jak również wielu mieszkańców Olsztyna pisało pismo do władz Olsztyna, że ta Górka Jasia, tak zwany teren umownie Górki Jasia, jest zaniedbany, że coś z nim trzeba zrobić i tak naprawdę nie może być tak jak do tej pory, czyli właśnie nie może być, nie powinien być wykorzystywany do składowania śniegu w okresie zimowym, tylko jest to bardzo urokliwy, miły teren. Stąd przygotowana wizualizacja i pomysł na to, jak tą górkę można by zagospodarować.
Dlatego chcemy zapytać Państwa, bo nie chcemy też Państwa uszczęśliwiać na siłę, że zrobimy tam wyciąg narciarski na przykład, bo tak sobie wymyśliliśmy, tylko dlatego chcemy zapytać osoby, które mieszkają najbliżej tej górki, które codziennie na tej górce są, co tak naprawdę by chciały, żeby na tej górce były. Stąd nasze pytanie. Ale pan rozmyśla temat, bo tam nie ma odpowiedzi. Nie zostanie. No. Jeżeli uważają Państwo, że ma zostać jak było. Nie. Proszę pana, ja chciałbym skończyć. Po prostu. Dajmy panu skończyć. Był. Ja pierwszy był. Tak jest. Był pan profesor Ender, znany ekolog z Olsztyna i z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i wyraźnie się wypowiadał. Ja wszystkie te dokumenty trzymam tutaj. Wypowiadał się, że jeżeli to nie zostanie jeziorko oczyszczone, to najbliżsi mieszkańcy za 2-3 lata będą mieli chmary pomarły. I wtedy już powiedział, bo w tym miejscu spotykane były rzadkie okazy. Między innymi Ropucha była, prawda, Skowronek był widziany, to są okazy, które są pod ścisłą ochroną. I dziwię się, że pani z Wydziału Ochrony Środowiska ani słowa o tym nie powie. Dobrze, w tym bagnie wszystko. I następna sprawa. Tam to jeziorko było piękne, oczko czyste, wody nie było zarośnięte. W tej chwili, gdy pani udała się tam i spojrzała, to jest żałosne po prostu. I obietnica w czasie jednego ze spotkań pana prezydenta, jak organizowano tam piknik, było, że w pierwszej kolejności zajmie się oczyszczeniem tego jeziora. Do dnia dzisiejszego nie zostało to wykonane. A co gorsza, to po prostu gospodarność. W zeszłym roku, w listopadzie, pod koniec listopada, wysłano pracowników, którzy kosili trawę nie w tym miejscu, gdzie trzeba, tylko tam, gdzie pijacy się schodzą. No i taka jest prawda. Ale miejmy nadzieję, że mi się zmieni. No, miejmy nadzieję, ale pierwszą sprawą jest, że oczyścić tą jeziorko. To są posłuchania odpowiedzi. W ramach tego opracowania przewidziane jest również oczyszczenie oczka wodnego. Mamy pewne swoje obserwacje i że tak powiem, podejrzenia co do przebywania w obrębie tego oczka gatunków chronionych, którymi zajmuje się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Dlatego wszelkie działania będą poprzedzone najpierw opinią herpatologa, ornitologa, bo na te dwa centymetry będzie uwagę. Natomiast jeżeli będziemy mieli pełną, dokładną wiedzę, jakie organizmy tam żyją, będziemy wiedzieli, jakie należy podjąć działania, czy należy zawęsić w tymś miejscu krzewy, jaką formą ochrony objąć i tak dalej. Działania te będzie zresztą dyktowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która jest organem odpowiedzialnym za gatunki chronione, prawda? My podejrzewamy, że w rejonie pomiędzy cmentarzem i ulicą Bielgowską może, że tak powiem, przemieszczać się tłumak, to jest gatunek chroniony, anale naturowy. Podejrzewamy, że będzie, no może też być blaszka, chociaż to pewnie nie jest. Również wśród ptaków mamy typowania, że będzie tam sporo gatunków. Okaże się, jak zostaną przeprowadzone inwentaryzacje przyrodnicze. Inwentaryzacja przyrodnicza jest skrupularna, wskazuje, które gatunki bytują, które się rozmnażają, które są przelotem częściowo, dla których miejsce to jest siedlisko. I to będzie punkt wyjściowy rozgrywający wiele dalszych poczynań związanych.